Ostatnia minuta meczu finałowego. Francja, Turcja. Turcja prowadzi 64-59. A i przed chwilą i Francuzi doszli.65-60. Myślałem, że jak Francuzi ich dojdą, to wygrają, a jednak... Ja myślałem, że Turcy to wiozą. Nie, to już jest 66-61, 35 sekund, to już jest... Ale dlaczego Francuzi tak nie grali od początku? Będziesz robił zdjęcia, jak będą szaleć, a ja zrobię filmik. Jeszcze 20 sekund. Number 7 for the Jest ściągnięte flagi. Miała time out. Nawet nie wiemy, czy kiedyś mieli tytuł mistrzowski, mistrzów Europy Turcji, trzeba by było sprawdzić. Odliczyć drużyny, sztaby szkoleniowe, to tu na finale, proszę Państwa, w stolicy koszykarskiej Europy jest zaledwie kibiców od 50 do 100. I to jest dla mnie niezrozumiałe. 18 sekund. Number 7, Kedir Bira, receive the third personal foul. I proszę Państwa, koniec. Turcja mistrzem Europy.
Jak się pan nazywa? A? Ty? I'm Francis. Co tutaj robisz? Byłeś wolontariuszem na mistrzostwach Europy tutaj w tamtym roku. Nie masz taki program, masz taki masz. Nie ma tego, bo już nie ma. Nie ma, cały od początku nie było, ja dostałem. Przede mną Alfonso Vilsu Caucius. Najstarszy kibic i najstarszy wolontariusz. Ty pozdrów polskich kibiców. Turcy mistrzami, gratuluję. To na razie tyle. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z hali Siemens Arena w Wilnie, stolicy europejskiej koszykówki, może powiedzieć tak, Zivi, obcinanie kosza. Do zobaczenia na następnych mistrzostwach Europy, jeśli będę miał zdrowie i pieniądze na to.